Na tę górę chce wejść każdy, kto przyjeżdża w Karkonosze, a charakterystyczne spotki przyciągają jak magnes. Jednak popularność Śnieżki jest także jej przekleństwem. W sezonie dziennie potrafi wejść na nią nawet 12 tysięcy osób. Tak duża ilość turystów odbija się na przyrodzie tego miejsca. Dlatego też Karkonoski Park Narodowy przygotował alternatywę. Postanowiliśmy podpowiedzieć ludziom, zwłaszcza tym, którzy tutaj mieszkają na co dzień i na Śnieżkę mimo wszystko wchodzą, pomimo tego, że zdobyli ją wiele razy, że w Karkonoszach i w okolicach jest tak wiele przepięknych i ciekawych miejsc, że naprawdę nie trzeba tylko spędzać czasu na śnieżce. <laughs> Więc bardzo zachęcamy do tego żeby penetrować nasze okolice i patrzeć na śnieżkę czasami z innej perspektywy. Pierwsza wycieczka w ramach akcji Weekend bez śnieżki odbędzie się już w tę sobotę, a celem będą stawy Sobieszowskie. To nie będzie spacer typowo ornitologiczny czy przyrodniczy. Powiemy troszkę o historii, powiemy trochę o wodzie. Skupimy się na celach edukacyjnych, bo to jest też ważne dla nas jako Karkonoskiego Parku Narodowego, żeby poza pokazaniem tego, że przyrodę należy szanować, to chcemy też uczyć. Chcemy też edukować w czasie tych spacerów i takie prozaiczne rzeczy, jak chociażby pozostawiane wszędzie śmieci, będziemy ze sobą zabierać, żeby zwrócić na to uwagę każdego uczestnika wycieczek. Będą to spacery w miłym towarzystwie z przyrodą, historią i kulturą w tle. Nie zabraknie niespodzianek. Chciałabym pokazać każde z tych pasm górskich, które otacza Kotlinę Jeleniogórską. Wybrać się w Góry Izerskie, w Góry Kaczawskie, w Rudawy Janowickie, a także wędrować po otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego. Będą też niespodzianki. Chcemy zorganizować w ramach Weekendu Bez Śnieżki Noc Nietoperzy. Chcemy także wybrać się na rykowisko. Akcja Karkonoskiego Parku Narodowego to nie tylko spacery. Powstaje też taki poradnik czy przewodnik Weekend Bez Śnieżki, który będzie można sobie pobrać z naszej strony internetowej. I samemu też oczywiście spróbować poznać różne miejsca. Weekend Beśnieżki to także cykl artykułów, które pojawiają się w naszym kwartalniku Karkonosze. Co ważne, wycieczki są darmowe. Trzeba się jednak na nie zapisać. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w social mediach Pałacu Sobieszów i Karkonoskiego Parku Narodowego.